Pepe. What the fuck is this? Się ugina, tysiące różnych wieści i jeden wspólny cel dla wszystkich. Chcecie menu deski. Internet jest jak sowa, bo kluczy, gdy nadchodzę. Bez przerwy rozwalona, chcesz stać na moim... Już naprawdę nie masz o czym robić filmów, co? Chciałem coś zrobić, to to robię, no. Seksmasy jest jak wulkan, dzięki niej YouTube ma pracę. Wyślij mi nudesa. Pewnie się zastanawiacie, kupcą, dlaczego Blura żeś dał na film. To podchodzi, mi się wydaje, pod soft porno. Wczorajszego dnia o godzinie 16:04 teledysk Wyślij Nudesa mógł zostać zbanowany z powodu naruszenia zasad polityki społecznościowej YouTube. Ha! Wszyscy, o cholera! Niech ginie, niech wrzuci to na jakiegoś kurde pornohuba albo coś. A tutaj nagle teledysk wrócił na YouTube 17:00. Swoją drogą, oprócz tego, że zauważyłem, że przytyła. Wyślij mi Nudesa. Nie, to jest coś w tym stylu, coś w stylu jak dwie siostry, które podbijają internet. Jej! Witajcie, poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was jeden filmik. Uwaga. Cześć kochani, z tej strony siostry Godle. Czym wy w ogóle to nagrywacie? God damn it, taka technologia, naprawdę iPhone'em już bym to lepiej nagrał, no. God damn it! Jak wasze przygotowania do Sylwestra? Jak nasze przygotowania? Przyjemająco. I uwaga. Zapraszam się razem z nami. To jest to, o czym mówiłem przed chwilą? Żal, no, po prostu... Jak dobrze, że do nas przyszła jeszcze jedna osoba, która... A nawet dwie osoby, które... No, które pozamiatały po prostu. Uwaga, proszę bardzo. Wow. Mój przyjaciel z Australii pozamiatał. No. No, właśnie. Jeszcze wam... Mogę wziąć tą bajkę. Ja strasznie lubię, jak Crazy mówi po polsku. Ma taki śmieszny akcent wtedy. Seksmasterka, jesteś chora, co ty kurwa robisz? O swojej śmierdzącej sobie na trakach pierdolisz? Czy to... Właśnie, w tym materiale nie ucierpiały żadne zwierzęta poza... Dobry przykład dla dzieciaków dajesz, myślisz? Każdy z ciebie się nabija, czy ty tego więcej widzisz? Opowiem wam pewną historię, z którą są właśnie związane piosenki i seksmasterki i ta. To miał być sekret, ale chciałem zrobić z Crazy'em nutkę, piosenkę, bo wiecie, taki trend na te wszystkie piosenki. No to mówię, a Crazy, chodź coś zrobimy. Dobra, I'm down, man, I'm down. Wymyśliliśmy topic, to znaczy ja rzuciłem pomysł. Napisaliśmy tekst, całkiem fajny. Znaleźliśmy podkład, całkiem fajny. Ale później Crazy mówi do mnie, słuchaj stary, bo jest akcja. Bo ogólnie mieliśmy zrobić piosenkę o tym, że... Distract Trend jest teraz na YouTubie. I tak właśnie nie wiem, czy jest sens jeszcze puszczanie tej piosenki. Dlatego no nie wiem, co tutaj mam zrobić. Ale było tak, że napisaliśmy tą piosenkę chyba we wrześniu już. I Crazy Me napisał, że słuchaj stary, bo tak trochę by było to głupie z mojej strony, że śpiewamy o tym, żeby Distract Trend się skończył, a tutaj nagle, bang, Crazy wypuszcza Distracka na Seksmasterkę, więc mnie się zapytał, czy... Możemy to zrobić po tym, jak Seksmasterka puści swoją piosenkę, po czym on puści swoją, no nie? Czyli właśnie tą. Seksmasterka Distrack. No ale pech chciał, że Seksmasterka wrzuciła swoją piosenkę 29 grudnia. No to nie było czasu w ogóle, żeby się do tego wszystkiego przygotować. Dlatego, no... Piosenka nie wyszła ostatecznie. Jestem ciekaw, co sobie w ogóle myślała jej ekipa, która ją tam nagrywała, bo tutaj jest jakiś scenariusz i reżyseria, czyli kurde, Wiktor, zobaczmy, poczekajcie, to będzie tutaj,
Wiktor, kurde. Poczekaj, ja skądś znam tego typa. To jest, kurde, jakiś youtuber przecież. Gdzieś go widziałem kilka razy, no ale... Come on, man. Wow. Kochani, to by było na tyle dzisiaj, taki krótki materiał noworoczny, prawie noworoczny. Ja wczoraj jeszcze musiałem odespać, bo byłem zmęczony dość. Mam nadzieję, że wy też bardzo fajnie spędziliście Sylwestra, bo pamiętajcie, jaki Sylwester, taki cały rok. U mnie Sylwester był bardzo dobry, tak więc mam nadzieję, że ten rok również taki będzie. I to tyle, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia już jutro. Elos.